Cześć, witajcie na kanale OSK Krzysztof. Ja mam na imię Mateusz i dzisiaj pokażę Wam trasę egzaminacyjną na kategorię C. Jeździmy manem 12250 i jedziemy teraz na miasto. Zobaczycie pełną trasę egzaminacyjną w Dąbrowie Górniczej. Zapraszam do oglądania filmu. Dobrze, moi drodzy, wyjeżdżamy teraz, można powiedzieć, tak jak z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i pojedziemy w prawo. Pamiętajcie, że trasa na kategorię C, czyli no, trasa w ruchu drogowym, to co najmniej 40 minut. Tutaj na potrzeby filmu, na tych prostych, będę troszkę skracał ten materiał, żeby on nie był taki długi. Ale musimy mieć na uwadze to, że jednak na mieście będziecie jeździli prawie 40 minut. Pamiętajcie o dwóch rękach na kierownicy oczywiście, tak więc tutaj mówię o przyzwyczajeniach z kategorii P. Często kursantom powtarzam właśnie, żeby tutaj no, pamiętali, że tuż obok jest egzaminator, a żeby sobie łatwo to wziąć i zapamiętać, to przede wszystkim pamiętajcie, że tak jakbyście jechali po prostu z policjantem, który patrzy cały czas na wasze błędy, tak na dobrą sprawę. Zbliżając się do przejść dla pieszych, pamiętajcie, warto puścić nogę z gazu, rozglądać się, patrzeć prawo, lewo, patrzeć, czy nikt nie dobiega, tak, cały czas jedziemy prosto. Jeżeli egzaminator, instruktor nic nie mówi, pamiętajcie, też jedziemy cały czas prosto lub jak pokazują znaki, albo jak droga z pierwszeństwem po prostu. Tutaj wyjeżdżamy teraz z obszaru zabudowanego i jaką tutaj możemy jechać prędkością? 80 maksymalnie kilometrów na godzinę, czy nie? Poza obszarem? 70, dobrze. Takie pytanie egzaminator, no, może zadać, z jaką maksymalną prędkością tutaj można jechać, więc nie dajcie się wrobić. Poza obszarem droga jednojezdniowa 70 km na godzinę ciężarówką. Tutaj też warto powiedzieć o tym, że w obszarze zabudowanym podwyższenie prędkości nie obowiązuje pojazdów powyżej 3,5 tony. Troszkę nam się teraz pogoda zmaściła, zaczął padać lekko deszcz, ale to nie będzie w niczym przeszkadzało. Więc tutaj śmiało możecie jechać więcej niż 50 na godzinę. Nie jest konieczne jechanie z tą maksymalną prędkością tych 70. Światełka mamy załączone? Przy dziennym. O, jak jest taka pogoda, to już włączamy światła mijania, nie? Żeby nie jeździć na dziennych. Zmieniła nam się trochę ostrość. Ok. Dobrze. Tutaj oczywiście pamiętajcie o kierunkowskazie, no i pełny stop to pełny stop, nie? I jedziemy cały czas prosto. Dobrze, zobaczcie, jesteśmy teraz na trasie i na najbliższej sygnalizacji świetlnej pojedziemy w prawo. Dobrze, pojedziemy w prawo sobie. Patrzymy na znaki, tutaj max 70, ale oczywiście dojeżdżając do sygnalizacji świetlnej zmniejszamy zdecydowanie prędkość i tutaj zobaczymy, czy ta sytuacja akurat się nam trafi. Ale proszę zobaczyć, tu jest bardzo ważna rzecz, mianowicie warunkowa strzałeczka skrętu w prawo, tak? Sygnalizator S2. W tej chwili, o, super, super się stało, jedziemy, zobacz. Pamiętajcie, że jak macie sygnalizator czerwony i świeciłaby zielona strzałeczka skrętu w prawo, warunkowa, obowiązkowo trzeba się zatrzymać, tak? To jest najczęstszy błąd wśród już kierowców. Tak? No, ale pamiętajcie, że za to od razu mamy wynik negatywny, więc nie ma, że boli, nie będzie drugiej szansy. Oczywiście teraz jak stoimy jako pierwsi, załączyłaby się strzałeczka, no to ruszamy, tak? Ale gdybyś był jako drugi, to pamiętaj, że samochód przed tobą pojechał, ty musisz jako drugi dojechać do tej sygnalizacji i dopiero później ruszyć. Mogę się założyć, że ci za nami, jak skręcają w prawo, się nie zatrzymają, ale pamiętajcie o tym, bo tutaj nie ma, że boli, po prostu nie ma drugiej szansy. Dobra? Spokojnie, one tyle razy migają, także spokojnie, czy obracają się. I cały czas jedziemy prosto. Tutaj maksymalna prędkość 50 km na godzinę. Pamiętajcie, no tutaj można jechać śmiało poniżej tej 50, ale też zbyt wolno nie ma co, prawda?
więc prędkość 30 km na godzinę, no chyba że warunki tego wymagają, to oczywiście wtedy będziemy jechać z taką prędkością. I na najbliższym skrzyżowaniu ruchu okrężnym zawracamy. Tutaj przypominam, że śmiało możecie hamować hamulcem górskim. Jak jest opcja, to oczywiście staramy się samochodu nie zatrzymywać. Czyli wykorzystujemy cały czas to, że jedziemy. I tu oczywiście pamiętamy również o włączeniu kierunkowskazu prawego przy wyjeżdżaniu z ronda. Rondo, ruch okrężny, skrzyżowanie, takie mogą paść polecenia, tak? To jak powie egzaminator, to oczywiście jest to już indywidualne, no mogą paść takie polecenia na najbliższym rondzie w prawo, na najbliższym skrzyżowaniu w prawo, albo na rondzie, prawda, w prawo. Więc tutaj nie bójcie się, tu nie ma nic podchwytliwego po prostu, tak jak będzie mówił egzaminator, nie ma w tym nic podchwytliwego. I jedziemy do końca i na końcu na skrzyżowaniu sygnalizacją świetlną w prawo. Mamy pieszych, jasne. I jedziemy w prawo. Sygnalizator, to nie było widoczne na filmie, bezkolizyjny, czyli nakaz jazdy w prawo. I teraz zmieniamy pas na lewy, okay, jedziemy prosto. Więc tutaj można powiedzieć, nie było nic, co mogłoby być skomplikowane. I jedziemy. Dobrze, jedziemy sobie trasą, zobaczcie, oczywiście troszkę skróciłem film i jedziemy, kierujemy się na Mysłowice-Będzin. Mysłowice-Będzin, więc pamiętajcie, żeby zmienić pas na prawo. Tu oczywiście sygnalizujemy ten zamiar skrętu poprzez włączenie kierunkowskazu. I tu wjeżdżamy teraz w drogę jednokierunkową i obszar jaki? Zabudowany, czyli maksymalnie, znowuż pamiętajcie, prędkość 50 km na godzinę. I teraz proszę, jak na Sosnowiec. Jak na Sosnowiec. Czyli patrzymy na znaki, ok, widzimy, że na Sosnowiec w lewo, więc możemy zbliżyć się do lewej krawędzi. Pamiętamy, włączamy kierunkowskaz w lewo i możemy już tutaj pozostać na tym pasie. Czyli pamiętajcie, jak wcześniej nie było tych linii wyznaczonych i tak zmieniamy pas ruchu, który jest niewyznaczony, włączamy kierunkowskaz wcześniej, tak? To jest ważne. No i tutaj mamy, tak powiem tylko dla przypomnienia, sygnalizację bezkolizyjną, sygnalizację S3, na której pamiętajcie, nie wolno zawracać, ale też nie ma żadnej kolizji. Czyli w momencie, kiedy nam się załączy sygnał zielony, pojazdy z naprzeciwka absolutnie powinny być zatrzymane, nie powinny jechać, prawda? Czyli nie występuje tutaj żadna kolizja. Zawsze musimy zachować tą szczególną ostrożność, pamiętaj, więc i tak pomimo zielonego patrzymy prawo-lewo, tak, no bo tutaj wariatów nie brakuje, ale o właśnie, i tutaj patrzymy, jak co pokazuje nakaz jazdy i do wewnętrznej, dobrze, i zostaniemy na tym pasie na najbliższym skrzyżowaniu w lewo, czyli tutaj za wiaduktem w lewo. Już nie ma potrzeby, żebyście zmieniali pas na prawy tak naprawdę, bo to będzie takie trochę kolizyjne, bym powiedział nawet. Niepotrzebne, więc myślę, że tutaj może paść to polecenie wcześniej, żebyś już też nie zmieniał tego pasa na chwilę na prawo, a później znowu na lewo, nie? I tu oczywiście tym wszystkim z prawej strony ustępujemy. I pamiętajcie, jak jedziecie samochodem ciężarowym, że to nie jest nigdy osobówka, tak? Czyli nie próbujcie jechać na styk, nie próbujcie wyjeżdżać zbyt szybko. Ten samochód nigdy nie zbierze się tak jak samochód osobowy, a już nie wspomnę, jeżeli mielibyście do tego jeszcze przyczepę. My dzisiaj jeździmy solówką, więc nie mamy przyczepy, ale z przyczepą pamiętajcie, ten zestaw ma no 16 metrów ponad nawet.
Więc zanim ruszycie, pamiętajcie, że jeszcze macie za sobą spory ogon i łatwo o wymuszenie pierwszeństwa. I tu jedziemy cały czas prosto. Dobrze, jechaliśmy cały czas po prostej i teraz jedziemy na Kraków Strzemieszyce, czyli jak droga z pierwszeństwem. Tutaj nie ma nic spektakularnego tak naprawdę. Zobaczcie, przejście dla pieszych jedno, tutaj zaraz drugie, ale ruch pieszych jest tutaj bardzo mały, więc na szczęście nie ma zbyt wiele kolizji z innymi uczestnikami ruchu, więc cały czas jedziemy prosto. Tutaj proszę zobaczyć, teraz pojawiła się sytuacja wahadła, z naszej strony sygnalizacja świetlna, oczywiście jest naprzeciwka tak samo, więc tutaj no czekamy, prawda, aż włączy nam się sygnał zielony i później przy zielonym ruszymy. Cały czas jedziemy prosto, moi drodzy, przed chwilką minęliśmy znak taki chyba tymczasowy, to będzie znak, więc też na to uważajcie, natomiast mamy 30 km na godzinę, więc tutaj pilnujemy tej maksymalnej prędkości, 30 km na godzinę, jedziemy cały czas prosto, tutaj zobaczcie, nic naprawdę się nie dzieje, więc no tutaj jest cały czas droga prosta, droga z pierwszeństwem. O, tutaj mamy teraz odwołanie tej prędkości, więc do tego momentu jedziemy 30 km na godzinę, ale może być tak, że w chwili oglądania tego filmu już to będzie nieaktualne, więc po prostu patrzcie na znaki. Tutaj zobaczcie, mijamy teraz skrzyżowanie i znowu pojawi się kolejna 30, nie? Więc patrzcie po prostu dokładnie na to, co pokazują znaki. O, zaraz zobaczycie. Tutaj sobie warto właśnie przyhamować. 30. I cały czas jedziemy prosto. Dobrze, i teraz pojedziemy sobie w lewo na skrzyżowaniu. Tutaj w lewo, tak. Tu, moi drodzy, cały czas jechaliśmy prosto, naprawdę nic się nie działo, więc spokojnie. I tutaj jedziemy w lewo. I cały czas jedziemy prosto. Dobrze, moi drodzy, cały czas jechaliśmy prosto i teraz pojedziemy sobie w lewo. Oczywiście tutaj mamy zakaz 15 ton, ale my możemy wjechać ciężarówką również z przyczepą, ponieważ tam DMC to jest równe 15 ton, więc nie przekraczamy. A teraz jedziemy solówką, więc tym bardziej nie ma to oczywiście żadnego znaczenia. Więc zobaczcie, jedziemy w lewo. Tutaj też droga jest dosyć mocno wyboista, więc uwaga na prędkość. Tutaj mamy znak 40, znak uszkodzona nawierzchnia, znak ostrzegawczy. I tutaj tak samo jedziemy cały czas prosto, pamiętajcie o tej prędkości 40 km na godzinę, uwaga niestety na dziury. I ja w każdym filmie na naszym kanale niestety o tym muszę powiedzieć, że Dąbrowa i jakość dróg w Dąbrowie często poniżej krytyki. Oczywiście no, zdaję sobie sprawę z tego, że Dąbrowa jest dużym miastem, no, ale tutaj centrum, wiele dróg w tej chwili naprawdę, no, to jest wręcz off-road. Remonty remontami, owszem, ale jest dużo takich dróg, na których się po prostu nic nie dzieje. Cały czas jedziemy prosto. Za chwilkę będzie koniec tej 40, więc za znakiem 50 km na godzinę, pamiętajcie. I znowu jechaliśmy cały czas prosto. Tutaj zobaczcie, zbliżamy się do takiego rozwidlenia. No, moi drodzy, no ciężko mi to komentować. Zobaczcie, jakie tutaj są dziury po prawej stronie. Ja wiem, że one będą teraz naprawiane, ale cały ten asfalt, cały ten odcinek nadaje się do zerwania i położenia nowego asfaltu, bo takie łatanie, no to w ogóle, to się ma, to jest, brakuje mi słów, naprawdę. To jest całkowicie bez sensu, bo teraz ta łata, ona zostanie zaraz naprawiona, a miesiąc później wyjdzie obok dziura, więc kto na to wykłada pieniądze, naprawdę nie wiem. Szkoda, że to są wszystko nasze pieniądze, z naszych podatków. Za coś takiego, powiem Wam szczerze, no ktoś powinien odpowiedzieć, bo to jest moim zdaniem niedopuszczalne w normalnym kraju. To naprawdę jest po prostu niedopuszczalne. No, jeżeli ktoś, kto ma na to wpływ w tej chwili, nie wiem, widzi ten film, to moim zdaniem to jest wydawanie pieniędzy w błoto. No zobaczcie, moi drodzy, to jest katastrofa, katastrofa. To wszystko powinno zostać zerwane i położony powinien zostać nowy asfalt. Na pewno wyszłoby taniej i lepiej i byłoby na dłuższy czas, bo wiem, że za rok znowu te dziury wyjdą jeszcze raz. Więc tak wyglądają drogi w Dąbrowie Górniczej, po prostu. To jest niestety reklama dróg w Dąbrowie Górniczej. Jeżeli znacie drogi o lepszym standardzie, oczywiście tutaj mówię prześmiewczo, to śmiało możecie pisać w komentarzach, gdzie
macie drogi, gdzie jest więcej po prostu dziur, bo tutaj na metr kwadratowy naprawdę można iść na rekord. Zbliżamy się do końca właściwie już drogi. Na końcu proszę skręcamy sobie w prawo, oczywiście cały czas z ominięciem tych wyrw w drodze, bo inaczej tego nie można nazwać. No i zbliżamy się już, można powiedzieć, do Wordu. Tak więc tak wyglądała, zobaczycie, cała trasa egzaminacyjna. Nie była jakoś bardzo podchwytliwa, nie była też, myślę, bardzo, bardzo trudna, ale było kilka pułapek, gdzie można było naprawdę popełnić błąd. Oczywiście tutaj na samym końcu też uważajcie, żeby nie wymusić pierwszeństwa i będziemy kierowali się w stronę ośrodka. No i tak na dobrą sprawę macie już, mam nadzieję, zaraz wynik pozytywny. Dziękuję Wam za oglądanie filmu. Mam nadzieję, że przyda się i że będziecie wiedzieli już, na co zwrócić uwagę. Jeżeli faktycznie ta trasa pojawiła się na Waszym egzaminie, to śmiało dajcie znać w komentarzu. Oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału oraz dania łapki w górę. Miłego dnia i do zobaczenia. Trzymam kciuki.